Dzisiaj z naszym ekspertem, profesor Marią Załuską, porozmawiamy o tym, jak wygląda wychodzenie z psychozy. To zależy, jaka to jest psychoza. Najczęściej spotykamy psychozy schizofreniczne, paranoidalne, ale dzisiaj coraz więcej, zwłaszcza u młodych ludzi, jest przypadków psychoz związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, na przykład po amfetaminie albo po kokainie. Jeżeli chodzi o psychozy schizofreniczne, to zależy jeszcze, czy ona ma przebieg ostry, czy narasta powoli i przewlekle się ciągnie. No i mamy też psychozy urojeniowe, inaczej niekiedy mówimy paranoiczne. Może powiem o tych najczęstszych, czyli związanych ze schizofrenią. Ważne jest, żeby oprócz podania leków, które tłumią objawy psychopatologiczne, czyli urojenia i umamy, rozmawiać z pacjentem i też rozmawiać z rodziną i pacjent z rodziną, ponieważ bardzo jest ważne, jak sam pacjent spostrzega to, co się z nim działo, czy co się z nim dzieje, a potem po psychodzie to, co się z nim działo. I bardzo ważna jest umiejętność rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych czy zwiastunowych nawrotu psychozy. To jest kluczowe dla utrzymania zdrowia. Drugim bardzo ważnym problemem jest zagadnienie związane ze stosunkiem społeczeństwa do chorób psychicznych. Ludzie, zwłaszcza ci, którzy pierwszy raz przychodzą przez psychozę, mają to poczucie, że stali się wariatami i że będą teraz napiętnowani w oczach swojego otoczenia społecznego. Rodziny, znajomych, przyjaciół w szkole, jeżeli to jest uczeń, czy na uczelni, jeśli student, czy w pracy, jeśli pracownik. I tutaj właściwie jest też pole do działania szerszego, do tego, żeby zmieniać postawy społeczne wobec chorób psychicznych. Te postawy wiążą się częściowo z niewiedzą, że dzisiaj choroby te są uleczalne. Ludziom się kojarzy choroba psychiczna ze stanem przewlekłej niezdolności do funkcjonowania i koniecznością wykluczenia tego człowieka ze społeczeństwa. Dzisiaj odwrotnie, te choroby ustępują i zdrowie, podtrzymanie zdrowia wymaga właśnie pełnej aktywności w swoich rolach społecznych, czy to w rodzinie, czy to w pracy, czy w szkole, czy w jakiejś grupie towarzyskiej. Panie profesor, a czy z psychozą można żyć? To jest pytanie dotyczące tego, jak rozumiemy życie z psychozą. Często to jest problem życia po psychozie, kiedy człowiek przebył ostrą psychozę i czuje się jakoś tym dotknięty, czy to przeżycie wywarło na jego psychikę też jakiś wpływ. Jest pytanie, jak żyć po psychozie. Aczkolwiek są tacy ludzie, u których przewlekle utrzymują się jakieś pojedyncze objawy psychotyczne, doznają przewlekle omamów, czy mają jakąś skłonność do interpretacji urojeniowych. I są tacy ludzie, którzy potrafią jak gdyby oddzielić te objawy chorobowe, czy te swoje spostrzegania, które zachowują dla siebie, a równocześnie potrafią żyć w realnie w istniejącym obok świecie. I niekiedy nie da się wyleczyć do końca tych objawów. Może nawet byłoby to ze szkodą, bo te leki w dużych dawkach też mają działania niekorzystne. I można nauczyć się żyć z niektórymi objawami psychotycznymi. A pani profesor, można wrócić do pracy, jak chorowało się i miało się psychozę? Czy to jest możliwe w ogóle? Tak, nie tylko jest możliwe wrócić do pracy, jak się chorowało i miało się psychozę, ale również jest możliwe pracować, mając niektóre przeżycia psychotyczne. Ja pamiętam pacjentkę, która pracowała w bibliotece i zajmowała się tam uprawianiem książek. I kiedyś, kiedy dłużej z nią porozmawiałam, to ona nagle uchyliła rąbka swoich przeżyć i byłam zdumiona, że z tak bogatym światem przeżyć, właściwie urojeniowych, ona była zdolna realnie bardzo dokładnie zajmować się swoją pracą i ją wykonywać i kontaktować z otoczeniem. Ujawniała swoje przeżycia określonym osobom. A czy takie osoby są niebezpieczne? Bo często
Społeczeństwo boi się, że ktoś w psychozie, na przykład jak będzie pracował dajmy na to z dziećmi w przedszkolu, to zrobi im krzywdę. Wiadomo, że wskaźnik przestępstw nie jest wyższy wśród chorych psychicznie niż wśród zdrowych. Statystycznie zawsze jest ryzyko, że ktoś, kto pracuje w jakimś zawodzie, dokona czynu zabronionego. Prawda? To nie chroni. Zawód sam z siebie nie chroni od przekraczania prawa. To tylko no, własne jakieś ukształtowanie siebie, swoich sposobów, priorytetów, jak powoduje, że człowiek zajmuje się, czy postępuje w sposób społecznie dostosowany. Jeżeli ktoś przebył psychozę i w tej chwili nie ma żadnych objawów, to moim zdaniem może pracować z dziećmi. Przecież są matki, które chorują psychicznie i bardzo dobrze opiekują się swoimi dziećmi.